Panorama, Wojciech Suleciński, zapraszam na główne wydanie naszego programu. Specjalne wyjazdowe posiedzenie Komisji Turystyki i Promocji Rady Miasta zorganizowano dziś na starych gdańskich cmentarzach. Jeśli wierzyć zapewnieniom jej członków, już niedługo przestaniemy się tych miejsc wstydzić. O tym, że stare miejskie nekropolie przypominają śmietniska, informowaliśmy w Panoramie wielokrotnie. O ocalenie starych gdańskich nekropolii od lat apeluje Aleksander Masłowski. Wokół Akademii Żygaczy, czyli internetowego forum miłośników Gdańska, zebrał grupę osób, która stara się tym miejscom przywrócić choćby część dawnego blasku. Niestety ustawione nagrobki ktoś ciągle przewraca. Niemal wszystkie tablice są porozbijane, a groby systematycznie okradane z urn. Bez pomocy miasta za kilka lat nie będzie tu niczego. Można by tutaj teren niekoniecznie ogradzać, ale na pewno uporządkować i zrobić z niego miejsce, do którego ludzie by z przyjemnością przychodzili. I ci, którzy chcą przyjrzeć się historii Gdańska, i ci, którzy po prostu chcą przyjść i odpocząć. Cmentarz na Górze Szubienicznej, czyli na zapleczu stadionu Lechii, powstał na początku ubiegłego stulecia. Chowano tu wszystkich mieszkańców Gdańska, bez względu na narodowość czy religię. Z dat wyrytych na nagrobkach wynika, że nekropolia działała niemal do końca wojny. Niższej jego części, tej zbliżonej do krematorium, czyli dzisiejszej cerkwi, pochowany był przedostatni nadburmistrz Gdańska, Heinrich Scholz. I tylko, że po jego grobie również, tak jak w przypadku grobu pułkownika Parysa, również nie ma śladu. Prochy pułkownika Antoniego Parysa, bohatera kampanii napoleońskiej, spoczęły na cmentarzu przy ulicy Cedrowej. Tutaj jeszcze tych reików, nagrobków jest stosunkowo dużo, ale... Jeszcze kilka dni temu ten teren wyglądał jak wysypisko śmieci. Pracownicy zieleni posprzątali go tuż przed przyjazdem radnych. Chcemy, żeby ten teren tutaj, tą zieleń też jakoś zagospodarować, bo tutaj są same samosiewy i rzeczywiście to też prowokuje do pewnych niewłaściwych zachowań, do tego, żeby tu, no jak już są śmieci, to ludzie dokładają kolejne. Powstanie także ogrodzenie i specjalne tabliczki. Kłopot w tym, że to wszystko już było, tyle że ktoś je po prostu ukradł. Powinna być większa kontrola na złomowiskach. Materiały, które są skupowane, powinny być sprawdzane, skąd pochodzą i czy to jest rzeczywiście złom. O nekropolię zadba teraz Zarząd Dróg i Zieleni. Do końca czerwca powstanie plan zagospodarowania tego miejsca. Jednak podobną deklarację urzędnicy zieleni składali na naszej antenie już ponad pół roku temu.